Świąteczny weekend nie przeszkodził przedsiębiorcom w przygotowaniu wniosków o wakacje składkowe i złożeniu ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W piątek, sobotę i niedzielę do ZUS-u wpłynęło ich blisko 50 tysięcy. Wakacje składkowe to rodzaj ulgi pozwalającej raz w roku w wybranym przez siebie miesiącu nie płacić własnej obowiązkowej składki. Mogą z tego skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą albo zatrudniające maksymalnie 9 osób oraz komornicy sądowi. Oczywiście o ile spełniają warunki do skorzystania z wakacji. Chodzi między innymi o limit rocznego przychodu z 2023 lub 2022 roku, który nie może przekroczyć równowartości w złotych 2 milionów euro. Należną składkę za uprawnionego zapłaci państwo, zatem na indywidualnym koncie płatnika nie pojawi się przerwa w stażu ubezpieczeniowym, a sfinansowane przez budżet państwa składki będą wliczać się do przyszłej emerytury czy renty. Co istotne, ulga ta stanowi pomoc de minimis, zatem przed złożeniem dokumentu wnioskodawca musi podać informację, czy w minionych 3 latach uzyskiwał tego rodzaju wsparcie i jeśli tak, to upewnić się, że zwolnienie zmieści się w limicie. Kwota pomocy publicznej otrzymanej w okresie 3 minionych lat nie może przekroczyć 300 tysięcy euro. Zwolnienie obejmuje składki od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje osobę prowadzącą działalność. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej ani składek, które przedsiębiorca ma obowiązek opłacić za inne osoby, np. pracowników, zleceniobiorców czy współpracowników. Wniosek o wakacje składkowe na druku RWS przedsiębiorca lub jego pełnomocnik może złożyć tylko elektronicznie za pośrednictwem PUE EZUS, wyłącznie z konta płatnika na miesiąc przed wybranym miesiącem zwolnienia. W tym roku z wakacji od składek będzie można skorzystać jedynie w płatności za grudzień. Jeśli uprawniony złoży wniosek w grudniu, to zwolnienie dotyczyć będzie stycznia 2025 roku, a zwolnienie z zapłaty odczuje na swym koncie w lutym. Wszelkie informacje w sprawie losów wniosku ubezpieczyciel udostępni na koncie płatnika na PUE ZUS. Informacje o tym, że na platformie jest nowa wiadomość na ten temat, ZUS wyśle dodatkowo na e-mail lub numer telefonu, który przedsiębiorca podał na swoim koncie PUE ZUS. Co ważne, jeśli przedsiębiorca zostanie częściowo zwolniony lub nie otrzyma ulgi, ZUS wyda w tej sprawie decyzję. Zakład przekaże ją na konto płatnika na PUE. Od decyzji można się odwołać do sądu za pośrednictwem ZUS. Przedsiębiorcy nie mający pewności co do wartości uzyskanego w ostatnich 3 latach wsparcia de minimis mogą posiłkować się systemem udostępnianym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dostępny jest on pod adresem widzianym na dole ekranu. Należy jednak pamiętać, że wydruk z tego systemu ma charakter jedynie informacyjny.